To był udany występ drużyny Polonii 1912 Leszno U13. Zawodnicy wzięli udział w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski w futsalu i zajęli pierwsze miejsce. Leszczynianie byli gospodarzami turnieju, ponieważ organizacją wydarzenia zajął się klub Polonia 1912 Leszno, a rozgrywki toczyły się w hali Trapez. Cztery zespoły będą rywalizowały o awans do kolejnej rundy. Spośród czterech zespołów trzy drużyny najlepsze będą miały bezpośredni awans do kolejnego etapu. Rozgrywki toczą się w układzie dwie połowy po 10 minut z zatrzymywanym czasem. Jak to w futsalu bywa, emocji na pewno nie będzie brakowało. Wiele bramek, wiele pięknych akcji. W turnieju wzięły udział drużyny KS Górnik Polkowice, KS Orzeł Futsal Jelcz Laskowice oraz UKS Szkolna Akademia Piłkarska Brzeg. Niestety na turniej nie dotarła drużyna WKS Śląsk Wrocław. Młodzi leszczynianie wygrali każde spotkanie. Z UKS Sab Brzeg 5-1, z KS Górnik Polkowice 6-1 i z KS Orzeł Futsal Jelcz Laskowice 5-1. Nie dali rywalom żadnych szans, a całość turnieju została rozegrana na świetnym poziomie. Polonia wygrała zawody i tym samym awansowała do turnieju półfinałowego, który najprawdopodobniej odbędzie się 27 i 28 listopada. Drugie miejsce zajęła drużyna z Brzegu, a trzecie drużyna z Polkowic. Oni również wezmą udział w półfinałowych rozgrywkach. Drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, które wręczył wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.